Dlaczego w programie Twoja twarz brzmi znajomo jest coraz mniej opery, a coraz więcej disco polo? To nie ja jestem osobą, która powinna na to pytanie odpowiedzieć, bo to nie ja dobieram repertuar. I jakkolwiek tej opery tutaj dużo nie ma, to cieszę się, że w ogóle czasami gości. Cały czas, co podkreślam, oczywiście to jest trochę humorystyczne, ale nie tak do końca. Jest to program edukacyjny. Ja też poznaję jakieś nowe gatunki i nowych wykonawców, których nie znałam wcześniej. Niektórych poznaję z wielką radością. Niektórych mogłabym żyć nie poznając ich jeszcze przez jakiś czas, ale bardzo się cieszę, że Państwo, którzy na co dzień nie mieliby szansy zetknąć się z operą, mogą to zrobić właśnie przez nasz program i liczę na to, że to będzie zainteresowanie, które dalej rozwiną Państwo przychodząc na koncerty do Filharmonii i do opery. Czy był taki uczestnik wśród tych 12 edycji, który miał bardzo duże zadatki, aby zostać śpiewakiem operowym i gdyby jeszcze troszeczkę się podszkolił, to wszystkie sceny światowe związane z operą przed nim? No to pan tutaj dużym skrótem operuje, bo to nie jest tak, że troszeczkę się podszkolił i wszystkie sceny operowe przed nim, bo to trzeba śpiewać w paru językach albo parunastu, to trzeba znać się na nutach. Trzeba mieć jednolitą emisję, dobrze wykształcony oddech, także to nie ma tak, że troszeczkę się podszkolił, ale na pewno jest tutaj bardzo dużo ludzi, przychodzi do programu, którzy mają ku temu zadatki. Myślałam w tych kategoriach o Michale Grobelnym, o Natalii Schroeder. No, przez chwilę się dzisiaj zastanawiałam, czy Adaś nie jest też osobą, która by się odnalazła w świecie klasyki.